Witam Was serdecznie. W końcu jestem w stanie Wam pokazać automat szarująco pierący ASZ 3000 Inox, czyli całkowicie wykonany ze stali nierdzewnej. Wszystko co się dało jest wykonane ze stali nierdzewnej. Absolutnie nie ma tutaj czarnej stali. Teraz Wam pokażę jak działa ten automat. Może zacznijmy od panelu sterowania. Podzieliliśmy go na cztery sekcje. Mamy sekcję czerwoną do posuwu stołu, regulacji prędkości, posuwu przesuwu taśmy, szczotki tarczowe, szczotkę walcową, zbierak i płukanie. Mamy wygodny, długi podest, nie tak jak w prototypie, żeby położyć sobie swobodnie dywan. Uruchamiamy przycisk start posuwu stołu, regulujemy sobie prędkość jaką chcemy, aby maszyna pracowała. Regulujemy sobie tutaj odległość, zakres pracy urządzenia z jednej i z drugiej strony. Nie zgubimy tego, nam nie wypadnie, jest to na stałe w tej chwili, nie tak jak w tym prototypie. I teraz uruchomimy szczotki walcowe, tarczowe, przepraszam. Jednocześnie w tym momencie już się dozuje nam chemia. Tutaj mamy podłączonego aktiwa. Mamy dwa dozowniki, jeden dozownik mamy do aktiwa, tutaj teraz widać to, a drugi jest do hali. Uruchomimy teraz szczotkę walcową, pokażę Wam jak jest rozwiązana szczotka walcowa. W tej chwili mamy to tak rozwiązane, żeby był łatwy dostęp, podzielony na dwie części. Mamy łatwy dostęp do nowej szczotki. Możemy podnieść i opuścić. Naprawdę mocno możemy docisnąć. No i całkiem nowy system płukania. Mamy dyszę na prawą i na lewą stronę. Oczywiście też możemy sobie wyregulować zakres pracy. I to, czego nie było w prototypie, czyli pojawiło się nam system płukania i zmiękczania włosa. Oraz mamy nową szczotkę tutaj, bardzo fajną, taką mięciutką szczotkę, która naprawdę robi świetną robotę i nam ładnie czyści osnowę dywan. Dywan, jak widzicie, naprawdę jest świetnie dopłukany. Przypominam, że to był dywan, który nawet nie był wyczepany. Było w archaicznej postaci w prototypie, teraz wygląda w ten sposób, też mamy te sekcje, pokaż teraz, tam mamy te lampki, które były w prototypie. Każda lampka, czyli czerwona, odzwierciedla nam sekcję. Tak, i tu mamy oczywiście inaczej wykonany podest, troszeczkę do większy jest, większy kąt. Oczywiście tą rynnę możemy sobie przykręcić albo na prawo, albo na lewo, bo odpływ mamy przy tym akurat z lewej strony, ale można w bardzo prosty sposób odkręcić tą rynnę i przykręcić ją na prawą stronę. Oczywiście przy wyłączeniu szczotki walcowej zwróćcie uwagę, Adrian to tak zrobił, że po wyłączeniu podnosi się szczotka walcowa nam jeszcze do górnej pozycji. Za każdym razem sobie dostosowujemy do danego dywanu. Nie jest to tak jak było w tym prototypie, że było regulowane ręcznie i to się nie podnosiło. Teraz jest to o wiele wygodniej. Zobaczcie, sam zbierak naprawdę robi świetną robotę. I dwie dysze, które uderzają na prawą i na lewą stronę, a nie to tak jak było w prototypie na lewą stronę. Teraz sobie w tej chwili już możemy zbierak wyłączyć i pozostaje nam tylko jeszcze zwijanie dywanu i szczotkowanie go tą fajną, miękką szczotką, która naprawdę robi świetną robotę na dywanie.
ostatnia rzecz, jaka nam pozostała, to pochylnia. To jest rewelacyjna sprawa, nie każdy może sobie zdaje sprawę, że teraz bym musiał to chwycić w ręce i przenieść na wózek. U nas tego nie trzeba, wystarczy to przekręcić i dywan. No ja teraz nie będę robił tego, żeby on spadł, ale spadnie po prostu na wózek. Jest podniesione teraz. Włączamy maszynę. Także zapraszam do naszej firmy, niebawem będzie stała u nas ta właśnie sztuka, ta wersja. Będzie można sobie przyjechać ze swoimi dywanami i przetestować na swoich dywanach. Zapraszam, do zobaczenia.